Witajcie. Dzisiaj przygotowałem dla Was wideo lekcję troszeczkę odbiegającą od tematu AutoCAD-a. Będziemy zajmować się językiem angielskim. Będę starał się dla Was zrobić kilka takich wideo lekcji poświęconych językowi angielskiemu, a dokładniej technicznemu językowi angielskiemu. Dzisiejsza lekcja będzie poświęcona liczbom w języku angielskim. Mam nadzieję, że dla większości z Was jest to przypomnienie, powtórzenie tego, co już się kiedyś nauczyliście, a jak nie, no to zapraszam także do nauki. Powiem troszeczkę o wymowie zera, o ułamkach dziesiętnych, ułamkach zwykłych, procentach, a także o działaniach. I to w języku oczywiście angielskim, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko funkcjonuje. Dobrze, teraz omówię Wam różne formy zera i te formy stosuje się w zależności od tego, gdzie stoi zero bądź po co się go używa. Pierwszą formą jest słówko o i tego słówka będziemy używać po przecinku dziesiętnym, w numerze pokoju hotelowego, latach, czy też chociażby do określenia numeru linii tramwajowej, autobusowej i tak dalej. Druga forma to jest słowo not i tego słowa będziemy używać zawsze przed przecinkiem dziesiętnym. Trzecią formą jest oczywiście zwykłe zero, czyli zero, i tutaj będziemy używać go oczywiście do liczb oraz także do określenia temperatury. I czwartą formą, to już właściwie używaną w sportach, jest użycie słowa nil. Używa się go do określenia wyników w piłce nożnej albo low. I analogicznie używa się go do określenia oczywiście w tenisie. I teraz kilka przykładów. So the first example of O. He was born in 1901. The second form is not. The number is not 0.001. Third form, zero. It is 2 degrees below zero. Nil. The score is 1-0 to Barcelona. And low. It is 15 low to Nadal. Chciałbym podkreślić, że w języku angielskim używamy kropki dziesiętnej, nie tak jak w języku polskim przecinka, czyli do określenia czegoś, co znajdzie się u nas w jakiejś części dziesiętnej, czy też setnej, czy też tysięcznej, będziemy określać to przy użyciu nie przecinka, a kropki. Czyli to jest 10,001, a to jest 10001. Przypominam, i tutaj jest taka notka, numbers after decimal point read separately, czyli wymawiamy każdą liczbę po przecinku, wymawiamy oddzielnie. Dobrze, teraz szybko zobaczcie, jak wymawiać procenty w języku angielskim. So the first example is 2% and you will stress cent. The second one is a tricky one, and you will say a half of 1% or a percentage point. And the third one is a quarter of 1% or a percentage point, of course. Jak widzicie, jest to bardzo proste. Teraz duże liczby. So we say millions or hundreds or thousands when there is no exact number. So this is this statement. And for example, you will say millions of dollars, thousands of students, hundreds of pages, and so on, and so on. With the number, it's always singular. And for example, we have 332, and you will use this in UK. American version is more a bit simpler, and you will say 332. Zobaczcie teraz szybko, jak wymawiać milion, miliard oraz bilion. Jest to po prostu u Anglików przesunięte. So, we will say 1 million, 1 billion and 1 trillion.
Widzicie, jest to także bardzo proste. Potęgi i pierwiastki, exponentiation. Czyli mamy tak, 10 do kwadratu, 10 squared, 10 do trzeciej, 10 cubed, 10 do czwartej, tutaj jest troszeczkę inaczej, 10 to power of 4, where 10 is the base and 4 is the exponent. Base and of course exponent. Now roots. The first one is square root, the second one is cube root, and the third one is fourth root. Wracając jeszcze do tego przykładu, 10 to oczywiście jest podstawa, base, czyli podstawa, i 4 wykładnik, the exponent. Idziemy zatem dalej. Ułamki zwykłe. Pierwszy przykład, 1 trzecia, a third, 1 piąta, a fifth, podkreślam, tutaj jest th, nie mh. I mamy odstępstwa od reguły, oczywiście 1 druga, a half, i 1 czwarta, a quarter. Nie zapominajmy, że trzeba także używać plurali do określenia ilości większej w liczniku niż 1, czyli używamy na przykład dla 6 siódmych 6 sevenths, th i s na końcu, i 3 czwarte 3 quarters, i sama końcówka, czyli działania how to calculate. Zobaczmy zatem, jak wygląda dodawanie. Dodawanie po angielsku to addition. Verb, czyli czasownik to add. Forma oczywiście, jaką tutaj widzicie. I how it's read. So it is one plus or and two is or equals three. Czyli mamy 1 plus 2 wynosi 3 oczywiście. Odejmowanie to jest subtraction. Czasownik to subtract. I czytamy to 3 minus or take away 1 is 2. Mnożenie, multiplication or to multiply. 2 times or 2 multiplied by 3 equals 6. I dzielenie, division, to divide. 4 divided by 2 is 2. Dziękuję Wam bardzo i zapraszam po inne materiały na techtutor.pl. Zachęcam Was, jeżeli nie znaliście wcześniej tych form i wymowy, zachęcam do przeglądnięcia jeszcze raz tej lekcji oraz próby nauczenia się. Mam nadzieję, że pomogłem Wam w tym i nie znaleźliście zbyt dużo moich błędów podczas tej lekcji. Dziękuję Wam bardzo.